W tym roku jedną z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w naszej gminie była budowa ronda u zbiegu ulic Warszawska-Morska. Wartość inwestycji ponad 1 000 000 zł. Myślę, że budowa, chociaż przebiegała także w okresie przerwy wakacyjnej, utrudniając trochę życie mieszkańcom, ale myślę, że przebiegła na tyle sprawnie, że wszyscy sobie z tym poradziliśmy, a w tej chwili chyba mamy świadomość tego, że rzeczywiście ułatwia ona ruch w mieście, a także zwiększa bezpieczeństwo na tej bardzo istotnej, na tym bardzo istotnym skrzyżowaniu. Oczywiście po wybudowaniu ronda przyszedł czas na nadanie nazwy i muszę powiedzieć, że tutaj propozycja radnych była jedna, żeby rondo otrzymało nazwę kogoś z nas. Kogoś, kto tutaj mieszkał na co dzień, jakby w formie kontynuacji tego, co się wydarzyło w 2014 roku. A przypomnę, że 13 stycznia 2014 roku otworzyliśmy rondo imienia księdza prałata Romana Konieckiego, tutaj mieszkającego i pracującego dla Żuławiaków. To samo pan Zbigniew Piórkowski od 1990 roku w samorządzie, wieloletni zastępca burmistrza, następnie przez 5 lat burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego. Także w 2 kadencjach był starostą, czyli człowiek, który miał wielki wpływ na to, co się w mieście i w naszej gminie działo. Dlatego chyba wszystkim nam było miło, że w maju Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu imienia ronda właśnie imieniem starosty Zbigniewa Piórkowskiego. A dzisiaj mamy szczególny dzień, dlatego że przypada 6. rocznica śmierci i w dniu dzisiejszym otworzyliśmy rondo i oficjalnie nazwaliśmy je imieniem pana starosty.